To był prawdziwy pokaz mistrzów w Gliwicach. Przez 3 dni od 1 do 3 czerwca w mniejszej hali Areny Gliwice, tak zwanej Małej Arenie, odbyły się Mistrzostwa Europy w Jiu-Jitsu. 322 zawodników z 22 krajów rywalizowało w różnych kategoriach o najlepsze miejsca. Jiu-Jitsu to sport bardzo widowiskowy i emocjonujący, łączący wiele technik i układów sportowych. Dyscyplina jest bardzo widowiskowa, dużo ciekawych rzeczy, akcji jest. Mamy kilka jak gdyby układów sportowych, które możemy zaprezentować. Są trzy takie kategorie, w których walczymy. Jest to fighting, newaza oraz duo system i duo system show. Fighting jest to taki styl, gdzie są uderzenia, są obalenia i jest walka w parterze. Newaza to jest głównie parter, a duo to jest taka forma pokazowa jak kata. Świetna dyscyplina, dlatego że tutaj mieszają się jakby różne style walki, czyli są elementy uderzeń, są elementy kopnięć, rzuty, techniki w parterze, także każdy coś dla siebie znajdzie. No to jest akurat taka dyscyplina, gdzie też świetnie się panie realizują i panie są strasznie waleczne i te walki kobiet nieraz się nawet ciekawie ogląda niż męskie, więc no naprawdę polecam. Reprezentacja Polski od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych drużyn świata tej dyscypliny i nieustannie udowadnia, że nie znalazła się tam przypadkiem. Podczas tego turnieju zdobyliśmy łącznie 19 medali i wygraliśmy w klasyfikacji generalnej. Ostatniego dnia podczas turnieju drużynowego Polacy zajęli drugie miejsce, ustępując tylko reprezentacji Francji. Zawody tej rangi odbywają się na bardzo wysokim poziomie, więc zdobycie tak wielu medali nie było łatwą sprawą. No, ja nie liczę na nic innego, tylko podium, bo jesteśmy od 3 lat najlepsi na świecie. Tak samo na World Gamesie potwierdziliśmy naszą wartość. Podium będzie na 100%, tylko liczymy na najwyższe to podium. A co będzie, no to jest sport. W sporcie zawsze różnie bywa, więc zobaczymy. No na razie ze zmiennym szczęściem walczymy, ale ogólnie nasz team jest najlepszy na świecie. Już to udowodniliśmy nie raz, a trzy, więc myślę, że i tutaj pokażemy pazur i damy z siebie wszystko, na ile to wystarczy. No myślę, że będziemy wysoko w klasyfikacji. Po raz pierwszy w Mistrzostwach Europy rywalizowali również mastersi, czyli zawodnicy powyżej 35 roku życia, zgłaszający się do walk indywidualnie. I think the level is extremely high. We see a lot of, especially today, when we are facing at the master event, a lot of former world championship European champions who now compete in the masters. And this is the first time we organized the masters event, so we are very happy that we can organize it in Gliwice in Poland. Really nice. Mistrzostwa Europy w jiu-jitsu były również pierwszą imprezą, która odbyła się na hali treningowej, tak zwanej Małej Arenie, czyli jednego z kilku obiektów, jakie wchodzą w skład hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice. This part we're using now, it's very convenient for the European Championship, but based on that I was able to see all the surrounding here and you have a very beautiful sport hall. I mean, I travel a lot on different events and worldwide this is one of the best sports halls we have seen recently. And so you have another possibility for next World Championship or something like that. So it's a very nice environment, but again, people who are working here and providing the organization actually made this building very nice with a very nice spirit and also all the expressions what we receive from the athletes, coaches and referees are only on very high grades. I'm very glad because I was spending some time now in the back of the system to check how things were going on and I noticed first of all that this hall is very good, it's very fantastic, also for the sound because the announcements are very clear, there is no echoes going through. Second, the screen which displays the results is very clearly readable from far away and with the color of the blue and the red belt, etc. So even people not expert can really enjoy this competition. Very nice organization, very, very nice people who are really friendly and host us very well. Very nice sports hall, I really love this, I want to take it with me to the Netherlands. And we love the amount of people who are participating, it's really great.